Siemaneczku ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Road to Dragon Lore, ostatnim odcineczku w tym tygodniu, następny pojawi się w przyszły piąteczek, także standardowo proszę o zostawienie lajka, suba jeśli jesteś nowy, a jeśli seria Ci się podoba to napisz w komentarzu czy hypujesz tą serię, podoba Ci się to, czy jednak nie. Wczorajszy dzień, drugi, zakończył się... Według Was pewnie niektórzy co tam patrzyli, czy wszystko posiadało katastrofą? Owszem, było to prawie że istą katastrofą, bo szacunkowo chyba z 10 betów 9 nie siadło, tylko jeden, jedyny siadł i to światełko w tunelu udało się. Po prostu powiem tak, Wy tego nie widzieliście, bo to było po nagraniu, że odcinek wrzuciłem Nocne bety, jak robiłem, udało się coś tam odegrać. To wam w sumie mogę pokazać, co tam się udało wyczarować jeszcze wczoraj, żeby nie przerżnąć wszystkiego. Gdzie to mamy? Tutaj, o, tu jest, to jest wszystko. Ups, to no tak, to no zrobiłem tak. Ten został anulowany. Wczorajszy dzień, istna katastrofa. Jednym słowem, dramat. Nie wiem, co mnie podkusiło, że na Astralis Vitality zrobiłem aż 3 bety w cs Normalnie czegoś takiego takiej głupoty nie robię, no ale kij, to wczoraj był, jak ja to mówię, taki. Jeden chyba z najgorszych dni od bardzo, ale to kurde bardzo, bardzo dawna, żeby w ogóle nic nie posiadało, nawet to są wszystko single betsy i one nawet nie posiadały. Jeszcze bym zrozumiał jakby to nie wiem, była taśma jakaś, same taśmy to jeszcze bym to zrozumiał, ale że single betsy nie siadały. chuj. Counter Strike, ani jeden mecz. Nawet G2, co myślałem, że rozwali Nawi, przerżnie. Face, co grało chujowo, nagle wygrywa z Liquid, którzy, którzy grali dobrze. Wszystko do góry nogami. Tak samo piłka nożna. Drużyny, które ostatnie mecze grały super, nagle robią takiego flopa, że to nie, że jedno nie siadło na przykład w tym meczu. Obydwa nie siadły. Tak samo tutaj. Też obydwa. Tutaj zabrakło bodajże jednej bramki w meczu Freiburg-Bremen. to jest dobra, okej, okay. jedna bramka, no ale ostatnie mecze to inne tyle bramek, że to powinno teoretycznie Easy wejść. No, ale nic. Kochany Madryt. Hala Madryt, ponad wszystko. Wygrali i Betis wygrał 1-0. Już kij z tym, że nie było overa. Wygrali te 51 końców, które się zwróciło, uratowało dupę. Wieczorem wziąłem daily Coins na no te 2,50 i stwierdziłem, dobra, robimy olina. Albo się uda, albo od przyszłego tygodnia zaczynamy wszystko od nowa. I obstawiłem dwa meczyki NBA, że Brooklyn wygra z Houston i Milwaukee Bucks, że wygrała z Nowym Orleanem. Siadło 2,28. No i znowu profit 11 końców niecałe coś z tą jedenastką nie je, że to cały czas siada. I mecze na dzisiaj, które przygotowałem, są to Australian Open Final, który się właśnie w tym momencie rozgrywa Daniel Medvedev i Janik Sinner. W ogóle dziwiłem się, że Medvedev ma 3:10 kurs. A Sinner miał chyba 1.30. Gdzie Sinera gra pierwszy taki duży finał jak Australian Open. Dani Medvedev jest doświadczony. Chyba bodajże jest nawet o jedno oczko wyżej w rankingu, bo on ma chyba trzecie, a czwarte miejsca. Jak on ma 3.10 w dużym finale, no to musiałem polecieć grubo znowu. Tak jak wczoraj z NBA: 47.30. Z tego co wiem, to chyba Medvedev prowadzi teraz 1-0 w Gemach. jak się nie mylę. 1-0 w setach już ma, a teraz jest drugi set i ma chyba już 5 gm wygranych, nie pamiętam, coś takiego było, że jest blisko wygrania, także przeczuwam tutaj wygraną 150 końców, no ale wiecie, to jest sport, tu nawet jak się do, na 99% pewnym, to ten 1% czasami wyskoczy, jak na jackpotie. także to zobaczymy w przyszłym tygodniu, czy nam siądzie, później przenosimy się do innego sportu, piłka ręczna, dzisiaj mamy finały, Dwa finały, meczu, trzecie miejsce i finał w pierwszym meczu Szwecja, Niemcy o trzecie miejsce. Obstawiłem, że Niemcy wygrają z handicapem dwóch punktów, czyli nawet, jakby Szwecja wygrała o, jednym, o jedną bramkę, powiedzmy, no to i tak Niemcy wygrywają według naszego zakładu. I to samo zrobiłem w meczu Francja, Dania. Francja, handicap 1,5 i zadyszkę daje nam 37,80. Później przenosimy się do Francji, League One. Lens wygra z Toulouse. Lens gra dobrą piłkę, także stwierdził, 2:15 2 15 nie wygląda to źle. Później mamy Bundesliga, i druga Bundesliga. Eee, ogólnie tak, Dortmund faworyt, Union Berlin faworyt, ale Dortmund tyle razy mnie w życiu zaskoczył, że jest takim bochum, jak zrobi 2 2 to mi się nawet nie dziwił. Więc stwierdziłem, że idę na bramki i że w pierwszym meczu będzie over 2,5. Tutaj niestety Empire nie pozwolił wybrać 2,5, że tylko od 3,5, więc poszedłem z tym 3,5. Może będzie farcik, 3,61 za dyszka. Druga Bundesliga, no to w pierwszym meczu Braunschweig-Magdeburg to samo over 2,5, a później, że Holstein wygra z Fürth, bo ci mają kurs 3,60 czy 3,50, to są przeciw w tabeli. Więc stwierdziłem, że można zaryzykować dyszkę i lecimy z tym. Później do słonecznej Hiszpanii się przynosimy. Pierwsza liga, powiedzmy, czy tam no, najwyższa liga. Girona wygra. Girona, zaskoczenie sezonu. I mam nadzieję, że to zaskoczenie się jeszcze będzie ciągnąć, a nie, że teraz się zaczęła już druga runda. Pozimowa, jak ja to mówię, i zaczną przegrywać wszystko. 2-30, wygląda pięknie. Za dwie dyszki wchodzimy. Mam nadzieję, że chociaż 1-0 wygrajemy wczoraj, Betis, i każdy będzie zadowolony. Później się przenosimy do drugiej ligi hiszpańskiej. Espanyol, który jest trzeci w tabeli, gra z Eldens, który jest chyba nie wiem, tam 12-13 w tabeli. 2,65 zbyt apetycznie wyglądały na Espanyol, więc za tą dyszkę musiałem spróbować. Wydaje mi się, że mogą to urnąć. No i później na sam koniec zrobiłem miszmasz za ostatnie 5 punktów, gdzie i tak się ja pierdolnęłem z ostatnim meczem z mącą. To szybko przejdziemy do tego, to przejdźmy może do Flash scora żebyście widzieli kto z kim gra, bo tak niewyraźnie zbytnio to tutaj napisałem, gdzie to mamy, gdzie tu jest to wszystko, no mamy, a więc tak, pierwszym zacznijmy bo po kolei, po kolei, tu nie ma meczy, tu nie ma meczy, tu nie ma meczy, tu jest, Genoa, że musi wygrać z Lichy, czy jak to się tam wymawia, Tutaj przerażniałem ja, bo obstawiłem, że Monza, Sassuolo, chciałem dać, że będzie over 2,5 bramki Klikło mi się, że będzie under, niestety beta już nie mogłem wycofać I stwierdziłem, dobra, chuj z tym, to tylko 5 końców, więc... A może jednak będzie 0.0 czy 1.0, że będzie under 2,5 Napoli, że wygra z Lazio Na La, Napoli ma kurs 3,50 Zrobimy tak, żebyście widzieli kursy, to będzie lepiej dla was Ma 3,50, także idziemy z tym i później tutaj jeszcze były Osasuna z Sevilla. Sevilla gra katastrofa, Osasuna ostatnio co się tam stawiała w meczach, więc dałem tak zwany draw draw no bet. Jeśli będzie remis, bet jest jak to anulowany powiedzmy. Jeśli wygra Osasuna, wygrywamy. I do tego dorzuciłem jeszcze, że Atletico Bilbao wygra z Kadizem. Także to jest nasza taka ekstra tasiemka z Excela, którą możecie tutaj zobaczyć. No, raczej w... nie sądzę, żeby to siadło, ale marzyć zawsze można. Ważne, żeby nasz Daniel Medvedev wygrał Australian Open, co bardzo, bardzo życzę, a jest coraz bliżej tego, bo jeśli się to uda, to mamy 146,63 i to już będzie o 24 końce więcej w naszej yy, drodze do Dragon Lora, i wtedy to wszystko może nawet pierdolnąć. Ja nie będę zły, nie będę za man, bo i tak będzie profit na przyszły tydzień. Jeszcze wam tylko pokażę skrót na CSGO Empire, żebyście widzieli faktycznie, że to wszystko obstawiłem. Tutaj macie, o, tutaj macie wszystkie bety po prawej stronie. Miedwiedzie w 30, że wszystko jest obstawione. Nie ma żadnej bujdy tutaj na resorach. I tutaj niestety ja się pierdolnąłem z tym Underem, dałem Under 2,5, być Over 2,5, Może los tak chciał, może akurat będzie 1-1 albo 1.0 I wygramy No cóż Dzięki za oglądanie Widzimy się już w kolejnym odcineczku Z serii Road to Dragon Lore w przyszły piątek Napisz w komentarzu co byście wy obstawili jeszcze dzisiaj Bo jeśli Daniel mu wygra to może coś jeszcze postawię Co byście wy jeszcze dzisiaj obstawili po południu lub wieczorem Chętnie przeczytam. Trzymajcie się cieplutko i Nara.